Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Mroczeniu odbyła się w minioną sobotę, 11 maja, kolejna, tym razem 9. już edycja biegu imienia hrabiego Wężyka. W organizacji imprezy jak zawsze włączyła się OSP w Mroczeniu, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Rada Rodziców. Biegi zostały zorganizowane w 6 kategoriach wiekowych. Udział wzięło w nich 350 uczestników. Byli to uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu kępińskiego, przedszkolaki oraz dorośli. Biegi imienia hrabiego Wężyka odbywały się na terenie parku otaczającego szkołę. Bieg open natomiast został przeprowadzony poza terenem szkoły. Oprócz sportowej rywalizacji i walki o jak najwyższe miejsca w klasyfikacji, wszyscy biorący udział w biegach wspaniale się bawili. Jak co roku na początku maja w Mroczeniu odbywa się festyn rekreacyjny pod nazwą Bieg imieniem hrabiego Wężyka. W tym roku frekwencja, jak to u nas bywa zawsze, dopisała ponad 350 uczestników biegu, od przedszkolaków po grupę najstarszą. Pogoda dopisuje, mimo tego, że pojawiają się krople deszczu, ale to jest kapitalna pogoda dla wszystkich biegających. Oczywiście dziękuję tutaj pani wójt za wsparcie finansowe. Cieszę się, że co roku w biegu pomagają strażacy z OSP Mroczeń, OSP Grębanin i OSP Łęka Mroczeńska. Dziękuję bardzo kole gospodyń wiejskich, rodzicom, policji i nauczycielom, którzy organizują to wydarzenie. Zwycięzców nagrodzono medalami oraz dyplomami. W trakcie zawodów uczestnicy mogli skosztować przepysznej grochówki, kiełbasek z grilla czy też domowego ciasta. Mogli także popróbować swoich sił w strażackich konkurencjach, a chętni mogli zapisać się jako dawcy szpiku. Celem imprezy była przede wszystkim rekreacja i zachęcanie młodzieży do spędzania czasu na świeżym powietrzu i uprawiania sportu. Śmiało można powiedzieć, że ten cel osiągnięto i kolejny bieg Wężyka zaliczyć można do bardzo udanego. A lista zwycięzców na stronie radiosud.pl.